Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Raptor 10111. Zobaczymy sobie dzisiaj demo FIFA 20. Niedawno grałem w demo FIFA 19 i zobaczymy, jak bardzo się to różni. No, na przykład zagrajmy Realem Madrytem na przykład Liverpool. Niech będzie takie ustawienie i zobaczymy, jak się gra. Wszyscy chwalą FIFA 20, że jest lepsze sterowanie, lepszy gameplay. Że jest gra ciut wolniejsza. I zobaczymy zaraz, jak wygląda, jak się prezentuje. A really exciting night ahead of us here at the Santiago Bernabeu in Madrid. I'm Derek Ray, joined in the commentary box by Lee Dixon. And this is wygląda where it bardzo all fajnie. In the UEFA Champions League. The group realistycznie. Match day one. My goodness, so much to look forward to. It's Real Madrid taking on Liverpool. Naprawdę wygląda to miażdżąco. Nie jestem za bardzo wielkim fanem FIFA i w ogóle gier sportowych na konsolę, ale to wygląda, jakbym oglądał prawdziwy mecz. O, twarze, postacie są fajnie, bardzo dobrze dopracowane. No, powiem wam, że już widzę, że ten początek miażdży FIFA 19. Świetnie to wygląda, naprawdę. Fajnie oczami ruszają. Champions League amongst English sides, and it's always something magical when they take part in this competition. Fajnie widać zmarszczenia na koszulkach, gdy podają ręce. Naprawdę takie szczegóły. Aż strach, co będzie na PlayStation 5, to już będzie na pewno FIFA 21 w niesamowitych już realiach i detalach. Trener Zinedine Zidane. Dobry piłkarz. Byłem młodszy, to lubiłem jego oglądać, gdy grał. Nie jestem dobry w FIFA ani w ogóle w grach sportowych, ale zobaczę, może coś uda mi się strzelić. Virgil van Dijk plays alongside Joel Matip in central defence. Mohamed Salah plays with Sadio Mane out wide. And leading the attack today is the ultimate pressing machine, Roberto Firmino. Tutaj jest chyba włączony trener. Oczywiście go wyłączę. No i lecimy. Bardzo fajnie to wygląda. Płynnie wszystko chodzi. A FIFA gram przeważnie raz na kilka lat. Że jestem cienki, bo R2 się ubiegnie. To pamiętam. Dobra. Muszę piłkę mu zabrać. No i mój bramkarz Courtois jakiś piłkę wziął. A ty czemu stoisz? Wonderfully creative and highly effective. We're talking of course about Eden Hazard. Well, basically you've got to keep him out the box because he's got such a brilliant finishing ability that you get. Can they get themselves in front here? O, myślałem, że będzie gol. Fajnie wygląda, no te koszulki, ciuchy, płynność bardzo dobra. Naprawdę jest to. O, tu fajnie to widać. No, na pewno się nad tym napracowali. Bo dla mnie FIFA to była ogólnie kiedyś taka gra, że wiecie, biegają ludziki za jakąś kropką na mapie. Ale tutaj to naprawdę aż, prawdę mówiąc, chcę strzelić tego gola. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, bo
jakoś spalony jest, jak pewnie podam piłkę przez nim. Czy przebiegnę jakoś tak? Znaczy nie oglądam za bardzo. Jedynie Polski. Zanim wypadną z grupy. Chyba, że im dobrze idzie. O, fajna grafika była. O, fajne, jak się wkurzył. Co ci jest? Lecimy dalej. O, widzę, fajnie podzielili siłę uderzenia piłki na zielone paski. Nie z jeden. A tutaj? A tutaj też jest tak. Kilka pasków małych. Fajne jest to. Jeśli chce ktoś dobrze się nauczyć grać. No biegnijcie. Spróbuję strzelić. Oczywiście wiedziałem, że mi się nie uda. Odbija, odbija. Coś wymyślił. Henderson has it. This is Salah. Roberto Firmino. Salah. In full control of the ball here. The possession lost, intercepted. No bardziej byłyby u mnie większe achy, ochy, gdybym nie grał niedawno właśnie w demo FIFA 19. Publiczność naprawdę też robi fajne, wielkie wrażenie na mnie, na kimś, kto nie gra w takie gry. Reklamy fajnie się zmieniają. Gazprom! Polska reklama, jak się nie mylę. No jakbym oglądał do prawdziwych ludzi. Tak to jest zrobione. Fajnie, chucha, jakiś tam robi miny na twarzy, no świetnie jest to przedstawione. Vinicius Junior. A mecz ogląda Vinicius Senior. Myślałem, że pogram w to demo tak trochę na śmiechawe, ale wciągnąłem się, nie powiem. Ej, dobra, leć! Aj, raz krzyżyk za dużo, moja wina. Mogę ci coś zrobić? Nie mogę, ale szkoda. Trochę dziwnie wygląda z tymi kolorowymi butami, biegają. Typem wbiegłem do bramki. Dobra, podaj gdzieś tam, bo nawet dobrze podam. Ronaldo, dobrze słyszałem? Nie. Ronaldo, nie, to chyba nie Ronaldo, nie, to się nie. Fajnie, nie wiem czy zauważyliście miny publiczności, tak, takie zdziwienie, że o, zaraz będzie gol, nagle nie ma gola. Fajne są efekty dźwiękowe, podoba mi się, krzyczą. Gram na słuchawkach, bo nagrywam teraz gameplay. Ale jestem ciekaw, jak to na kinie demowym będzie słychać, także demo sobie zostawię. Fajnie wygląda, fajnie to widać. Powiem wam tak, nie dziwię się fanom tej gry, że tą grę lubią. Ja może fanem tej gry nawet zostanę, nie mówię nie, bo to co zobaczyłem tutaj, no jest niesamowite. Oho, ho, jakie przybliżenie. Mówię, jak wyjdzie za półtora roku rok PS5, to będzie coś naprawdę niesamowitego, jak ja już widzę tutaj takie efekty, grafikę, postacie, miny. Bardzo przyjemnie się gra, powiem wam. Tak naciskam i od razu coś się dzieje. Nie jestem chyba jakiś za cienki, że mi gola nie strzelili? Aj, prawie! Dobiegnę? Nie, dobiegł.
Chociaż mogłem dać sobie drużynę 5 gwiazdek przeciwko 3 gwiazdkom, jeśli byłoby to możliwe. To wtedy miałbym większe szanse. Goście coś mówi, ale w demie nie ma polskiego. No chcę go rozstrzelić, powiem wam w czułym się. Nie. Fajne są emocje, jak ludzie krzyczą. Fajnie słyszę z tyłu krzyk, albo z prawej, albo z lewej strony. Dźwięk 5-1, bardzo fajnie. Kamera na publiczność była. Gdzie by pójść? O, tam gdzieś sobie rzucę. Modric. Gdzie biegniesz? Tak przygracie. Ja tu zaraz wygram. Dawaj tu. Manek po kilodowcowej. Manek! Gapi się. No, Manek! Sam, czyli jego syn. R2 coś to jest. Co to jest? Sugerowane zmiany. No dajmy OK, zobacz co to będzie. Potwierdzone, czyli mogę zmienić. Publiczność, ręce założone, bo nie ma gola. Oj, pokazuje mi zmianę. Fajne! Zmieniłem gościa. Nie wiem kogo na kogo, ale... ale zmieniłem. Siema, siema, wbiegam na murawę, ale będzie teraz fajny gol. Kroos, czyli krzyż po angielsku, ale go wbiegł. Biegnie, celuje, jednak myśli o pierogach swojej mamie. Nie strował, nie strzelił, myśli jaki obiad będzie. Też mogę pożartować sobie trochę. Ale się za bardzo skupiam. Biegnij do boju, Hazard. Hazard? Chyba tak. Ja bym strzelił gola Hazardem. Potem by powiedzieli, że mecz był obstawiony, bo był Hazard. Na każdym meczu, gdzie jest Hazard, mecz jest obstawiony. Salah now. Dobra, macie zmiany. Siema, Henderson. Nazwisko Henderson jest w wielu filmach. Znowu zmiana. Barcelonie. Którzy to moi? Czarni, dobra. Znaczy, takie... koszulki ciemne, o. A jak ręku odbił? Z pięści, jak w jakiegoś Pokemona. A, gol. Co on zrobił? Wziął. O, mój ulubiony kolor, czerwone buty. Kolor czerwony, mój ulubiony. Biegnie w stronę kamery, jest, cieszy się. Fajnie to widać, no naprawdę, no jestem... no jestem mega zaskoczony. Przy okazji pozdrawiam wszystkich fanów FIFA. Od 1 do 20, czy jakiś tam nawet były jeszcze 9.7, 9.8 pamiętam. 9.8 była fajna na PS1 Mistrzostwa Francji. Pamiętam, Francja wygrała wtedy u siebie. To było jedno z największych i najlepszych mistrzostw, jakie w życiu oglądałem. I obejrzałem je do końca. Chyba jedyne, które obejrzałem do końca. Well, these Real Madrid fans are demanding their team attack here. Biegnij. Nie wiem, podawał na... Dobra. Tak wam to zabiorę, dawaj tu, podaj mi.
po przekątnej liczby zespolonej 3 plus 2. In possession, Marcelo. Dealing with the threat that was real. Just a couple of minutes left for play. This is beginning. Milda, Manta. A gdzie znowu czerwone buty biegną? O, jak ciemno się zrobiło. Przepaść. Tam zaczęli kopać, ropę wynaleźli. Nie wolno tam biec samemu. Ja no wiadomo, był tam spalony. Szkoda być na meczu i się spalić, co? Real Madrid. Popatrzmy jeszcze na te rękawy, jak się ruszają, te spodenki. Fajnie, fajnie to wygląda. Flagi powiewają. Nawet koszulka mu skacze do góry. Spoczył się. Nie mam ręcznika, żeby mu podać. Koniec meczu i co? Pewnie teraz będą jakieś najlepsze urywki na koniec. I zobaczył, jak to wygląda. Tak. Z tej kamery, w perspektywie. Ten mój bramka jest tego. Stoi i myśli. Rzucić się czy się nie rzucić? Piłka prawie w bramce, tak. A się rzucę. Heda! Headshot! Bardzo fajnie ta bramka się wygina. Jebut. I od klaty. I co, samobój? Chyba samobój od klatki piersiowej. Od prawej piersi. I minęło bramkę i poleciało. Dawaj, zasuwaj. O, ci mają żółte buty moi. Teraz zobaczymy. Żółte, nie, taki zielony jakiś, jasny kolor. Chociaż tyle tych kolorów już powymyślali w dzisiejszych czasach, że to nie wiadomo, co to za. A ci mają jakieś jasne niebieskie? Co tak stoisz? Sorok, 5 minut. On strzelał znak, ja chcę Barcelony. Ten się wkurzył. Czemu? To tylko gra. O, ale w kolanku. Ha! Jak przeleciał przez niego. Prawie na niego upadł. Piłka leci prosto w obiektyw kamery. What? Why you? O, ten co myślał o pierogach mamy. Yeah. O, ten prawie trafił, ten prawie dotknął i oszukać przeznaczenie. Yeah, Zinedine Zidane. O, to jak moi byli dla Zinedine Zidane, to nawet fajnie, że wygrali. Bogu lubię gościa. No i to byłoby na tyle. Jest Inowicjusz, no tego nie musieli pisać. I zobaczmy tutaj. Strzały miałem dwa. Strzały jednym. Przyjęcia jedno. No i tyle i minęło, nawet nie dałem nic. Dobra, no i trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Jeśli się podobało, proszę o łapkę w górę i subskrypcję. I trzymajcie się, cześć.